Cześć kochani, to znowu ja, znowu mnie widzicie w łazience. Teraz będę próbowała nową mini pralkę, która się nazywa, zakażę, HQ Washer with Spin Function. Podobno jest lepsza od tej, którą miałam poprzednio. Tak wygląda. Sobie ją wstawiłam do wanny, żeby nie napaskudzić wodą po całej łazience. Tu jest wąż do odpływu. Nie jest duża, tak jak możecie zobaczyć, wanna jest taka, no nie za wielka, ale i praleczka nie za wielka. Zobaczymy, jak będzie prała. Teraz napuszczam wodę, piszę, żeby nie przesadzić z wodą. Zaraz włożę do niej moje bluzeczki. Piszę, że na 2,5 kg rzeczy może być, także wyłączę wodę. Się okaże, czy będzie 2,5 kg. Wkładam moje robocze bluzeczki, bo są naprawdę bardzo, bardzo brudne. Ale coś czuję, że chyba trzeba wody dolać, bo coś niewiele wody jest w tym. Dobra, puszczamy dalej wodę. Wody naleję tyle, żeby zakryła bluzki w całości. I zobaczymy, co to z tego da. Wielkościowo to ona wielka nie jest, no ale no w sumie chciałam coś takiego maleńkiego, żeby to się dało wyprać po parę rzeczy, jeżeli potrzebuję coś wyprać. Zamykamy. A, no i właśnie, co tu pisze? Zobaczymy. Zrobimy na maksimum. I niech się kręci. No, to jak się otwiera, to się zatrzymuje. Także no, muszę przyznać, że chyba tamta pralka trochę lepiej chlapotała tą wodę. Tutaj coś pomału jej to idzie. Przetrzeć szybkę, bo nic nie widać. No, cudu z tą bramką nie ma. Trzy bluzki weszły. Więcej nie, no w tamtą troszeczkę więcej włożyłam. No ale nic, zobaczymy, jak się dalej wybierze. No, wodę z prania już wymieniłam. Teraz się tylko kończy płukać. I zaraz zobaczymy, jak to będzie z wirowaniem. Bo tamta pralka poprzednia była beznadziejna. Myślę, że się już dosyć wytrzepało. Zmienimy tutaj na spin i gdzieś tutaj. Okej. Puszczamy wodę. Zobaczymy, czy mi pralka nie ucieknie z wanny. Bo przeważnie wirowanie to jest no takie troszkę ruchliwe. Ostatnio pralka mi podskakiwała jak zając, a w tej nie wiem, podobno wirowanie lepsze, no ale z tym z pojemnością coś niespecjalnie, bo tylko trzy bluzki wsadziłam, także nie wiem, zobaczymy.
latać nie będzie. Czyli nie jest źle. Pierze ok, wiruje ok, tyle że jest bardzo malutka. No nie wiem, czy dałabym radę wsadzić więcej niż może jedne dżinsy do środka. No ale jakby nie było, to to jednak jest mini pralka. To jest nazwa. A w mini pralce mini rzeczy się pierze. Więc jeżeli komuś potrzeba praleczkę tylko na takie parę łaszków, no to myślę, że to by było ok. To na razie, do usłyszenia.